Witamy serdecznie, zapraszamy na wystawę Malarstwa Wolnego Związku Zawodowego Jana Dorosiny i Filipa Kalkowskiego w Galerii Schody na ulicy Nowy Świat 39. Warszawie. Od 4 sierpnia do 16 sierpnia. Godzina od 13 do 18. Dziękujemy bardzo, zapraszamy. To jest bardzo trudno mówić o swojej pracy i przede wszystkim o sobie. Właściwie malarstwo i w ogóle praca twórcza to jest coś, co mi towarzyszy od dzieciństwa, więc jest to dla mnie tak naturalne i tak spontaniczne, tak normalne, że no, ciężko to komukolwiek wytłumaczyć i trudno mówić o czymś, co jest tak naturalne, co jest tak oczywiste, co dzieje się po prostu bez żadnego, no, bez żadnej takiej wielkiej motywacji z zewnątrz, tylko coś, co wychodzi ze środka człowieka, wewnątrz, z takiej silnej potrzeby jakiejś może ekspresji swoich emocji, wrażeń, tego, co się widzi dookoła. No i generalnie ja w tym, co robię, też być może skupiam się na człowieku właśnie dlatego, że jest to ekspresja moich emocji, tego, co widzę dookoła, moich nastrojów, moich smutków, radości. No i właściwie to jest cała kwintesencja tego, co robię. To jest dosyć naturalna rzecz. I inspiracją jest właściwie wszystko, bo jest to człowiek, jest to co ja przeżywam w środku, jest to co widzę na ulicy, są to dzieci, są to kobiety. Przeważam właściwie kobiety, być może dlatego, że sama jestem kobietą i mam bardzo mocno się utożsamiam z człowiekiem, z kobietą. No nie wiem, to jest po prostu dlatego, że mam taką potrzebę wewnętrzną. Jest to jakiś sposób na życie, na spełnianie się, na przeżywanie życia, na to, żeby poradzić sobie z emocjami, ze sobą, z problemami, z tym, co cieszy, co martwi. Na to, żeby przetrwać jakoś życie w zgodzie ze sobą i być szczęśliwym. Po prostu. Nie wiem, jakoś tak mamy, że mamy ten wolny związek zawodowy, bo jakoś to się pasuje, jeśli chodzi o co nam chodzi, no o ludzi nam chodzi. Znaczy mi chodzi też o ludzi. Są dla mnie inspiracją, nie lubię ich często, bardzo mocno. Czasami ich lubię. No właśnie, bo może jeszcze mam za mało obrazów z tym nie lubię, na razie mam bardziej, że lubię, ale ich nie lubię bardzo mocno też w wielu przypadkach. Siebie nie lubię, ich nie lubię, ale maluję ich i są dla mnie inspiracją. Tłumaczą też te moje ludzie w tych obrazach, tłumaczą jakby, ja sobie tłumaczę o co chodzi w ogóle w życiu i tak dalej. No i tak. Wręcz mi się wydaje, że to psuje odbiór w ogóle tego, co się zrobiło czasami. Zresztą to wiele razy tak było, że jak ludzie mnie pytali, o co mi chodziło, i ja im mówiłem, o co mi chodziło, to byli trochę zawiedzeni nawet. Także najlepiej, ja wolę w ogóle nie mówić o tym, o co mi chodzi w tym, co robię. A dlaczego ja to robię, to... Bo tak jakoś jest, że to robię, ale nie wydaje mi się... Nie lubię, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że to lubię, bo często tego tak nienawidzę, że w ogóle mam tego dosyć, ale to robię w kółko. Lubię, znaczy lubię to robić. No, nie wiem, ciężko. Nie wiem.